Cześć wam, dzisiaj jest Wiz wizualnie, a wy oglądacie kolejny WizzTok. Numer jest taki, że ludzie zaczęli hodowlać prawdziwe Pokémony. Znaczy się, to dzieje się już od bardzo dawna, ale zaczęli je nazywać imionami Pokémonów. Według amerykańskiego Baby Center, to jest spółka Skarbu Państwa zajmująca się badaniem informacji na temat, nie wiem, dzietności wśród Amerykanów, w ten sposób. Ludzie zaczęli nazywać swoje pociechy nazwami z serii anime i gier Pokémon. Mam więc takie cuda jak Ash, Misty, Brock, czy nie pamiętam jak ci z drużyny R się nazywali. Nie pamiętam tego. Dammit, bardzo dawno oglądałem. Ale mamy też takie bałki jak Roselia, Eevee czy Onyx. Ja tu się płutam, że ludzie nazywają swoje Pokemony nazwą Pokemona. Macie Pikachu, który nazywa się Pikachu, a nie na przykład, nie wiem, Reksio. A ludzie nazywają swoje pierworodne Pikachu. Ej, serio, to, myślicie, że dożyliśmy czasów, że obok Antka i Zuzi zamiast Brianka i Jessiki będziemy mieli, nie wiem, Psajdaka i Ratata? Wow. Ekstra. Dziękuję wam za uwagę, hej. Jakiś czas temu wrzucam na Facebooka ciekawostkę na temat imion i popularności różnych imion. I czekam na moment, w którym o miano najbardziej popularnego imienia na świecie z Mohamedem zacznie walczyć Pikachu. Po prostu to będzie spełnienie całej ludzkości. Po to dążyliśmy te miliony lat ewolucji i w ogóle wszystko tylko po to, żeby Pikachu mógł walnąć Mohameda. Pikachu, wybieram cię! A z drugiej strony Mohamed, wybieram się! I... będą bitwy w dziale z noworodkami. Wow!